Siema wszystkim, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i kontynuujemy naszą przygodę w Dortmarze. Jak już pamiętacie, jesteśmy w klanie Wilka i dzisiaj będziemy robić zadania dla tego klanu, ale najpierw pomówimy z Grimmem, który jest, można by powiedzieć, starszym tej wioski i on jakiś czas temu rozmawiał z Xardasem. Pomówmy z nim Witaj, o tym. Witaj, wędrowcze. Jesteś myśliwym? Myśliwi z Faring często tu kiedyś bywali. Ale te czasy już się skończyły. Orkowie nikogo nie przepuszczają. Ale tobie udało się jakoś przejść. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam Xardasa. Szukam Xardasa. Do Wakin! Czego chciał tu w wiosce? Zawarliśmy z nim umowę. Oddaliśmy mu naszą rudę, a on pomógł nam bronić wioski. Przyzwał golemy. Gdzie znajdę Xardasa? Udał się na północ. Był z nim Hanson, jeden z naszych myśliwych. Gdzie znajdę Hansona? Poluje koło Jeleniej Skały. To wyżyna, na północny wschód stąd. Ma tam niewielki domek myśliwski. Udaj się ścieżką w góry. Znajdziesz tam kamienny krąg. Jego chata jest niedaleko, na wyżynie. No dobrze, czyli to załatwimy kiedy indziej. A teraz przejdźmy się po tutejszych mieszkańcach. Zapytajmy, czy czasem im w czymś nie pomóc. Natomiast Bugila zostawimy sobie na kiedy indziej. To jest ten, który tutaj tam siedzi. Ciebie to nie obchodzi. Pomówmy Polujesz? Z Gunnarem. Masz jakieś trofea? Kupię je, jeśli... O! Szukam Xardasa. Szukam Xardasa. Chodzę po całym Xardasa? Świecie i mówię, szukam Xardasa. Narobił strasznego zamieszania. Opowiedz mi o tym. Którejś nocy pojawił się tu znikąd. Spędził u nas całą noc, rozmawiając z Grimmem, naszym przywódcą. A potem? Następnego ranka już go nie było. Zostawił tu tych dwóch olbrzymów. To masz na sprzedaż. No, twoje te to dupy nie urywają, widzę. Czekajcie. To sprzedamy, to. Co ja sprzedałem? Te pukawki. Jasne, czemu nie? Dobra. Przestań się ubijać. Okej. Lepiej się nie wtrącaj. Dobra. Dodaj złoto, handluj. Czekajcie. To ma 75. Natomiast ten też ma 75, ale jest zatruty. Żartujesz sobie. Przerzućmy sobie na miecz asasyna dzisiaj. Dobrze. Zobaczymy. Nawet nie zwróciłem uwagi, jaki skarb znaleźliśmy. Okej. Zabierzmy sobie grę, żeby nie było. I pomówmy z tym gościem. Zobaczymy, kim on jest. Może on będzie miał dla nas jakieś zadanko. Nie jesteś jednym z tych myśliwych z Faring. Czego tu chcesz? Szukam Xardasa. Czarnego maga? Tak, był tutaj. Przeprowadził długą rozmowę z Grimmem. Na jaki temat? Na temat rudy. Xardas jej potrzebował. W zamian zostawił nam te lodowe potwory. Teraz pilnują naszej wioski. Do niczego nie dojdziemy. Wszystko w porządku? Nie. Nudzi mi się. Teraz, kiedy mają golemy, nie potrzebują nawet ochrony. Mój topór zaczyna pokrywać się rdzą. Okej, co powiesz na mój pojedynek w ogóle? W porządku, ale o co będzie? Jak to o co? Honor. Jak chcesz. Kto padnie pierwszy, przegrywa. Ale podejdźmy do tego poważnie. Żadnych ataków od tyłu i podobnych nieczystych zagrań. Czemu nie? Zacznijmy walkę. Wyciągnij broń. Chodź tu. Okej. Niemożliwe. Ukłuciami się zatruwa. No tak, zapomniałem. Co my tu mamy? Wuda, pieczeń. Dobrze, pomówmy z nim. Mamy, zaznaczmy sobie klan Wilka, reputacja 5. Ryn, myśliwy. Dobra, Hogar, wstawaj. Chyba nie chcę tego słyszeć. Broń dobra, bardzo dobra. Lepiej się nie wtrącaj. Ty żyjesz w ogóle?
Ej, następnym żyje, dobrze. Jesteś dobrym wojownikiem. Twoi wrogowie powinni... Boją się. Dobrze, że do nich nie należy. Dobra. Pokaż, co tam możesz mnie nauczyć. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Jak zabić orka, tak? Za 15 punktów nauki mam 20. Lepiej się nie Czekajcie, aż sobie zobaczę. No to będzie łowca orków. Bohater zadaje dodatkowe obrażenia. Dobrze ci. A tutaj? Zabójca orków. Bohater zadaje walce wręcz. Nie może być. Gdyby to było takie łatwe. Duży oręż. A nie. Przepraszam, to nie możemy. Ale pogadajmy z Runem. Co tu robisz? Jestem kwatermistrzem klanu. Wszystko, co myśliwi przynoszą do obozu, trafia do mnie. To ja decyduję, jak to jest rozdzielane. Jeśli komuś czegoś potrzeba, to przychodzi do mnie. Masz coś dla mnie? A czemuż to miałbym ci cokolwiek dać? Jeśli nie pomagasz w zaopatrzeniu klanu, nic nie dostaję. Nie potrzeba nam tu darmozjadu. Dobrze, zacznijmy od tego. Drwale pracujący poza wioską potrzebują czegoś do jedzenia. Weź z chaty 5 steków i zanieś je do obozowiska drwali. Potem możemy zacząć robić interesy. Okej, szynka dla drwali. Z chaty, tak? No dobra. Szynka. Okej, szynkę już mamy. Teraz tylko wypada skiknąć sobie do obozu drwali, ale najpierw, zanim cokolwiek będziemy robili, proponowałbym się przespać, bo mamy późną godzinę, wieczór już, a wieczór w Nordmarze może być nie być ciekawy. Boże, spójrzcie na to. Istne piękno, aż od samego patrzenia piździ. No mi autentycznie piździ, jak na to patrzę. Jasne, czemu nie? Jingle Bells mi się przypomina. Kto ty jesteś? Ty jesteś wojowniczką, to raczej nie będziemy mieli z ciebie pożytku. Pomówmy jeszcze z Garrickiem, może on da nam jakieś zadanie, bo ostatnio skończyliśmy szybko z nim rozmowę. Coś z tobą nie tak? Potrzebujesz pomocy? Ja? Nie. Wszystko w najlepszym porządku. Ale nie pogardziłbym porządnym łykiem gorzałki. Nie mogę tu nawet rozpalić ognia. Mój golem mógłby się stopić. No proszę. Oto twoja gorzałka. Niech spojrzę. Proszę, dobry, czysty alkohol. Proszę bardzo. I tutaj wykonaliśmy zadanie przy okazji. Dzięki. Tego mi było trzeba. O, Bogira będziemy pytać kiedy indziej. Co więcej? Co jeszcze? Jejku, spójrzcie, jak tutaj jest pięknie. Obozowisko drwali, mówicie. No dobra. Tylko gdzie jest to obozowisko drwali? Ja bym ruszył tą ścieżką. Ajajajajaj. Dobra, czekajcie, bo to są... Ale przepraszam, ja go uderzałem. Nie żeby coś. Okej. Szanuję. Szanuję tego, ten błąd. Jak najbardziej szanuję. I staram się zrozumieć, ale nie mogę. No ale okej. Spróbujmy jakoś ich... Te wilki zajść. Może je ominiemy, do momentu aż nie będziemy mieli lepszego pancerza. No coś mi się wydaje, że właśnie w klanie będziemy mogli coś zdobyć. Ale dopiero po tym, jak wykonamy to zadanie, bo pewnie wtedy otworzy się możliwość handlowania właśnie z Runem.
Czekajcie, bujnijmy się tędy. Tutaj mamy tych orków, których zabiliśmy. No dobra. Ła, proszę bardzo. Jaki wysyp itemków. Tu jest jeleń. Stamtąd przyszliśmy. Wilki są tutaj. Obozowisko drwali. Gdzie jest obozowisko drwali? Zobaczmy tutaj. Szynka dla drwali. Boże, co to jest? Duży szabloząb. Czyli to pewnie jakieś zadaniowe są. Zostawimy je na razie. Serio? Ja pierdzielę. Run dał mi spory zapas. Już znaleźliśmy. Już najwyższy czas. Z dwóch dróg na początku wybrałem złą. Nie dzieć. Dawno już tego nie jedliśmy. Najlepiej oddaj resztę bezpośrednio chłopcom. Okej. Drwal. Chcesz trochę szynki? Jasne, nakładaj. Okej, ty już masz? Niemożliwe, szynka. Myślałem, że Run zupełnie o nas zapomniał. To Run przesyła tę skrzynkę, prawda? Tak, proszę. Dobra, kolega już dostał. Przysyła mnie Run. Czas najwyższy. Co to? Szynka. Dobra, dawaj. Oto twoja szynka. No i proszę bardzo. Dzięki. A wy? Lubicie szynkę z niedźwiedzia? Piszcie w komentarzach. What the fuck? Dobra, zagadajmy z... Jak on ma? Corwin. Jak leci w ogóle? Jak leci? Martwią mnie te ślady, które znaleźliśmy. Co to za ślady? Szablozęby. I to najwyraźniej spore. Wybierasz się do wioski? Posłałem po Borgira, ale się nie zjawił. Ktoś musi się zająć tymi bestiami. Zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Nie obchodzi mnie, kto je zabił. Chcę tylko, żebyśmy wreszcie mogli wrócić do pracy. Gdzie znalazłeś te ślady? Na tamtym wzgórzu. No, tamte co mieliśmy. Uważaj, dorosły szablo... Dorosły szablozom to niedomowy kociak, no. Coś o tym wiem. Lecimy. Jelenia tu mamy. Włochatego bajzona. Lodowe wilki to nie to. Jeleń. Jest duży szablozom. Mamy ich ilu? Na razie widzę dwa. Ale nie możemy się nastawiać na tylko dwa szablozęby. Ale mnie by zaskoczył. Dobrze. Dobra. Okej. Czyli nie, skończyło się na szczęście tylko na dwóch osobnikach. No cóż. Myślałem, że będzie ich dużo, dużo więcej. Wow. Spójrzcie tylko na to, jakie czyste powietrze i jaka przejrzystość piękna. Niesamowite. Niesamowite widoki, naprawdę. Nordmar ma to do siebie, że jest bardzo... Fuck it. Nordmar ma to do siebie, że jest... Co? A żebym się już gdzieś wyrąbał znowu. Nordmar ma to do siebie, że jest właśnie bardzo piękny, pod właśnie takim wgórna względem. W ogóle cały Gothic 3 pod względem piękności i krajobrazów mi się na przykład podoba. Nie mówię, że dwójka i poprzednie były do dupy, ale były bardzo świetne. Właśnie tamte były najlepsze, ale
Tutaj naprawdę możemy podziwiać bardzo piękne krajobrazy. Zabiłem szablozęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje, kiedy nie trzeba cały czas oglądać się za siebie. Idź do Runa w wiosce. Otrzymasz od niego nagrodę. Okej. Jak tam stoimy w ogóle? 17% reputacji w klanie Wilka. No okej. Spoko. Tędy do klanu Młota, tędy do klanu Wilka. Już wiadomo, w którą stronę, żeby znowu się nie bujnąć. Chociaż najpierw to myśmy powinni się lepiej, żebyśmy się uleczyli. I zapisali grę, bo nie chciałbym powtarzać tego wszystkiego. Wiem, że przed chwilą zapisywałem, wiem. No. Gdzie był ten run? Run. A, tam jest. Steki przekazano. Dobra. Masz tu trochę mięsa dla siebie. Potrzeba ci czegoś jeszcze? Zabiłem dwa szablozęby. Mam tu odebrać nagrodę. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. Chcesz czegoś specjalnego? Wiecie co? Lecznicza. Mikstur leczniczych. Kasę mamy. Dobry wybór. 5, no proszę bardzo, bardzo ładnie. Pokaż mi. O, właśnie. Hełm. Ciężki pancerz Nordmarczyka? Czy za 100 tysięcy kupić to? Ajajajajaj, dobra, poczekajcie. Mamy pancerze. Dlatego teraz powinniśmy zapisać swoją gierkę. I poczekajcie. I zobaczyć parametry naszego. Nie sprzedałem tego? O, węzel. 25, 30. Ten 30, 40, 60. Kozacki. No ale ten. Zapomnij. A to? Zapomnij. 20. Czyli co, nie mogę. Jeśli sobie na to zasłużysz. As you wish. Robimy inny trik. Szukamy teleportu. Gdzieś kojarzę, że był. Gdzie tylko był ten teleport? W którymś domu musiał być. Beczka z wodą? Nie. Sprawdźmy tutaj. Tutaj też nie. Cholera. Gdzie to było? Tak. Do klanu Wilka. Dziękuję. Zapytajmy o jakieś zadanko. Dopiero tu dotarłeś, czy właśnie sobie idzie? No. Ani to. A może zainteresowałaby cię mała wyprawa myśliwska? Dla samotnego myśliwego jest tu zbyt niebezpiecznie. O. Gdzie chcesz iść? Po drugiej stronie góry znajduje się mały domek myśliwy. W pobliżu są doskonałe tereny łowieckie. Zainteresowany? My sobie ciebie zapamiętamy, ale teraz to my, kolego kochany, skoczymy sobie do... Redok. Kupimy jakiś lepszy pancerz. Zobaczymy, co oni tam mają. Bo jak na razie to... Musimy mieć minimum 25% reputacji
w Nordmarze. Zaraz zobaczymy, ile mamy reputacji ogólnie. Bo u buntowników mamy więcej, to znaczy, że oni mogą nam sprzedać jakiś lepszy pancerz już. Na pewno, bo pewien czas gry już mamy za sobą. Także... Boże, zobacz, jak tutaj cieplutko jest. Okej. Nordmar 12. No, a buntownicy 31, także... Pomówmy. Pokaż mi swoje towary. Heumofon, tak? No dobra. Nie mam mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Nie mam mowy. 40. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś w porządku. A ten? 40, 40, 40. Ach, Lender. Nie mam mowy. 40 najpierw potrzebuję, a mamy 31. No dobra, weźmy to sobie. Jesteś w porządku. Za 20 tysięcy kupimy to. Zamienimy to. No, jako tako to wygląda. Pokaż mi swoje. To sprzedajmy. Oczywiście. Pierścień many sprzedamy. To sprzedamy. To... Dołóż złoto, handuj, hop. No i co? Teraz skoczymy sobie do... Szybko do Cape Dan. No, spoko to wygląda, może być. Jak sobie nabijemy więcej punktów reputacji, to wtedy będziemy mogli... wtedy będziemy dopiero mogli... kupić lepsze pancerze. To chciałem powiedzieć, sorry. Zaciąłem się trochę. Dobra. Węzel. Mam twój miecz. Mam twój miecz. Naprawdę? Pokaż. Dziękuję, przyjacielu. Pozwól, że wyn... 1000 sztuk złota. Spoko, może być. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Na razie się w to nie będziemy bawić chyba. Okej. Do klanu Wilka. Myślę, że lepszy pancerz już mamy i możemy... Odłóż broń. Dobrze. I możemy już walczyć lepiej. Chociaż nie mamy rękawów, to znaczy, że będzie nam piskało po ramionkach. Chciałbym taki pancerz. No ale... Na taki pancerz sobie też będziemy musieli zasłużyć i zapracować. Także to już pewnie w kolejnym odcinku, bo już mamy wystarczającą ilość nagraną na dzisiaj. Wojownik. W kolejnym odcinku pójdziemy sobie z tym gościem na polowanko. Także dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam was do kolejnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam i hej.